Witam w nowym cyklu zatytułowanym Obrazem pisane ilustratorzy naszych książek. Oczywiście najważniejszy i wyjątkowy jest autor książki, po którą sięgamy. Ważni są bohaterowie utworów, postaci, z którymi często się utożsamiamy, z którymi przeżywamy niezwykłe chwile i przygody. Chętnie sięgamy do publikacji ilustrowanych. Często z nostalgią wspominamy nasze pierwsze książeczki, bajki z dzieciństwa, które tak bogato ilustrowane rozbudzały naszą wyobraźnię i zaspokajały ciekawość. Zaprezentuję sylwetki ilustratorów, przedstawię życie i twórczość autorów drugoplanowych naszych lektur. Zapraszam do obrazowych wędrówek literackich. Najwcześniej ilustracje stosowano w starożytnym Egipcie do uzupełniania hieroglifów. Najsłynniejszym dziełem z tej epoki była Księga Umarłych. Początki ilustracji książkowej to iluminacje i miniatury. Wczesne ilustracje książkowe wykonywane były ręcznie, prawie wyłącznie przez mnichów w klasztorach. U schyłku średniowiecza usiłowano opracować technikę pozwalającą na powielanie rysunku drogą mechaniczną. Najstarszą znaną naukowcom ryciną europejską, którą odbito na pergaminie techniką metalorytu, był obrazek przedstawiający ukrzyżowanego Chrystusa w otoczeniu ewangelistów. Technika ta była jednak żmudna i czasochłonna. Tańszym odpowiednikiem okazał się drzeworyt, którego prosta i tania technologia sprzyjała powielaniu ilustracji i jej rozpowszechnianiu, początkowo w broszurach, następnie na kartach drukowanych książek. Pierwsze ilustrowane dzieło wydano w 1461 roku. Zbiór 100 rymowanych bajek ze świata roślin i zwierząt Der Edelstein autorstwa Ulricha Bonnera. Ilustracje drzeworytnicze na Starym Kontynencie początkowo zawierały często tylko kontury, które następnie ręcznie wypełniano kolorem, aby przypominały malowidło. Nowy wynalazek wkrótce przeniknął do Włoch, gdzie w latach 80. XV wieku wywarł silny wpływ na formę ilustracji książkowej. We Francji wydawnictwa przywiązywały tak dużą wagę do starannego przygotowania i bogatego zdobnictwa brewiarzy, że zapewniły krajowemu drukarstwu przodującą rolę w Europie. Również w Polsce występowała pokaźna ilość drzeworytowych rycin o dużej wartości artystycznej, choć w znacznej mierze nie były to dzieła rodzime. Pomimo ogromnej popularności drzeworytu, w epoce odrodzenia pojawiły się nowe techniki zdobnicze. Miedzioryt i akwaforta, które dawały nowe możliwości artystycznej kreacji. Odbiorcy coraz częściej zwracali uwagę na wartość estetyczną ryciny, żądając dzieła sztuki. Na przełomie XVII i XVIII wieku nastąpiło przesycenie tematyką świata zewnętrznego i odwrócenie się od bogato zdobionych ksiąg. Popularne stały się małe książeczki poświęcone życiu osobistemu, ilustrowane techniką akwaforty. Technika ta, za sprawą twórczości wybitnego ilustratora Daniela Chodowieckiego, zaczęła wypierać na dalszy plan miedzioryt. Ilustracja już bez rokokowej subtelności nabrała surowej formy i powagi, przedstawiając prawdę o ówczesnym świecie. Pojawiła się też tematyka miłosna i erotyczna. Na rycinach tego okresu można podziwiać damy i kawalerów, skrzydlate amorki, kwiaty. Grafika prezentowała ryciny całostronicowe związane z jednym odpowiednim wierszem tekstu. Publikacje z tego okresu to dzieła klasyków, nowele, baśnie i kalendarze, które ukazywały się często w podręcznych formach i w pięknych oprawach. Słynnym wydawnictwem ilustrowanym tego okresu były bajki La Fontaine'a, wydane w 1762 roku, zilustrowane przez Karla Eisena, wielokrotnie później powielane, a sam tytuł jeszcze przez wiele wieków należał do najpiękniejszych i najdroższych wydawnictw księgarstwa europejskiego. W
W okresie klasycyzmu ilustracje charakteryzowały się prostotą, monumentalną formą, nie korzystano z kolorów. Podstawowym elementem ilustracji była linia, która miała oddawać rzeczowy obraz. W okresie romantyzmu pojawiły się motywy baśniowe, religijne i ludowe. Charakterystyczną cechą tego okresu było upoetyzowanie wiejskiego życia. W drugiej połowie XIX wieku zaczęto podkreślać elementy przyrody, a sama ilustracja stała się sentymentalna i bardziej teatralna. Realizm wprowadził malarskie i rysunkowe serie. Secesja natomiast dążyła do nowości. Ilustracje z tego okresu cechowały się przesadą, pomysłowością i dziwnością. Modne stały się motywy florystyczne i zwierzęce. W impresjonizmie ilustracja była mało popularna, ponieważ nie chciano odwracać nią uwagi od warstwy tekstowej. W wieku XIX pojawiła się jeszcze jedna technika grafiki artystycznej – litografia. Była ona efektem poszukiwań dokładnego, taniego i łatwego środka powielania pisma i obrazów. Ze względu na te cechy jej zastosowanie szybko się rozpowszechniło, natomiast wartość artystyczna leżała w gestii tworzącego rysunek. W początkach XX wieku nastąpił wzrost estetyki ilustracji oraz powrót do drzeworytów. Jednak w odnowionej technice, która pozwalała na możliwości uzyskania cieniowania, tonów, półtonów i zestrajania kresek różnej szerokości. Polska ilustracja tego okresu zajęła wyjątkowe miejsce. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj nie tylko obraz książkowy, ale i ilustrowane czasopisma oraz magazyny, takie jak Biesiada Literacka, Kłosy, Tygodnik Ilustrowany. Ze względu na sytuację polityczną, borykając się z trudnościami przedstawiania narodowych treści i formy ilustracji, pierwsze polskie grafiki nie stanowiły szczególnej wartości artystycznej. Wkrótce jednak stanęły na najwyższym europejskim poziomie. Powstaje Polska Szkoła Ilustracji. Określenie to, zastosowane w latach 60. XX wieku, odnosiło się do grona polskich ilustratorów, którzy zdobyli międzynarodowy rozgłos. Zajmowali się głównie ilustrowaniem książek dla dzieci. Lata 1950-80 uważane są za najlepszy okres polskiej ilustracji książkowej. Wówczas ilustracja osiągnęła wysoki poziom artystyczny, stając się polską specjalnością. Jej twórcy byli wielokrotnie doceniani i nagradzani, a ich prace prezentowano na światowych wystawach. Zaczęto mówić o polskiej szkole ilustracji. Doceniano ją za dużą swobodę artystyczną, różnorodność, barwność, indywidualizm artystów, poczucie humoru, bogatą formę oraz nowatorskie podejście do ilustrowania książek. Zapraszam na cykl moich pogadanek dotyczących ilustrowania dzieł literackich, który będzie prezentowany na facebookowej stronie biblioteki i kanale YouTube.